Hej kochani, witam w kolejnym teście pomadek. Ostatnio testuję tyle pomadek, tyle kolorów na ustach, że masakra, ale wy lubicie te filmy, ja lubię je kręcić. Lubię odkrywać nowe ulubione kolory. Ostatnio przerzuciłam się z takich tradycyjnych pomadek na te płynne. I dziś przetestuję coś niesamowitego. Widzieliście już po tytule, widzieliście już po miniaturce, że będzie to coś wow. Bo jest to Jeffree Star Summer Bundle Edition. Limitowana edycja, która przyszła do mnie oczywiście w kartoniku. I oczywiście musiałam jak zwykle zapłacić złota. Także jeżeli znajdę te pomadki na Amazonie, to podlinkuję Wam, żebyście mogli sobie zamówić w razie czego z Anglii, a nie ze strony Jeffree'a, bo niestety jak zamawiacie przez jego stronę, cło jest murowane. Musiałam dopłacić 80 zł. Tam jest chyba 60 zł cła, później są jakieś koszty administracyjne, coś tam i wyszło razem 83 zł za cło, więc bardzo dużo. Same te pomadki przyszły właśnie w kartoniku i w żółtym papierku. A w ogóle muszę Wam powiedzieć, że jedna moja przesyłka z Lime Crime zaginęła i jestem wściekła, bo tam były te nowe cienie foliowe. No ale pomijając to, Summer Bundle, czyli 5 kolorów, 5 wakacyjnych kolorów, bardzo nietypowych. Jeffree robił na swoim kanale porównanie, zarówno Jeffree pokazywał na sobie, jak i jego koleżanka modelka, która ma ciemną skórę, pokazywała jak na niej wyglądają te kolory. Także dziś Wam pokażę. Co jest tutaj takiego dziwnego, no to są na pewno dwa takie kolory. Queen Bee, czyli kolor żółty, który zostawimy sobie na koniec. Virginity, który jest kolorem liliowym i Nude Beach, który jest kolorem takim, można powiedzieć, brzoskwiniowym, ale bardzo, bardzo pastelowym. Wydaje mi się, że najbardziej takie do noszenia są właśnie dwa kolory. Watermelon Soda i 714, on się tak nazywa. Nie mam pojęcia dlaczego. Także wydaje mi się, że te są najbardziej takie normalne. Może od tych kolorów zaczniemy, a później będziemy szli w kierunku tych bardziej hardkorowych. W ogóle wszystkie opakowania z tej limitowanej kolekcji, jeszcze jest właśnie dostępna, ale później jak się wyprzeda, to już jej nie będzie. Wszystkie opakowania są żółte, także opakowania wakacyjne są troszeczkę inne. Jak zwykle otrzymujemy dużą pomadkę. Produkty są wegańskie, bezglutenowe i bez parabenów. Zacznijmy od pierwszego, Watermelon Soda. Pachnie pięknie, w ogóle ma trochę inny właśnie zapach niż te zwykłe. Trochę jak jakieś takie słodycze, lizaki, nie wiem. I tak wygląda pierwszy kolor. Nie wiem jak ten kolor wygląda w kamerze, ale jest to taki charakterystyczny róż. Faktycznie taki watermelon róż, nie wiem jak go nazwać, taki bardzo owocowy. Bardzo ładny kolor, ożywiający buzię, nie wiem jak Wam się podoba, mi się podoba. Zapach jest arbuzowy. Już teraz odkryłam zapach i po części smak jest taki sztuczny arbuzowy, troszeczkę jak właśnie gumy do rzucia arbuzowe, coś takiego. Zwykle nie lubię kosmetyków arbuzowych z zapachu arbuza. Odrzuca mnie ten zapach, ale ten nie jest taki zły. I w tym momencie mi zastygł, już nie jest taki płynny, jest bardzo matowy. Myślę, że bardzo, jak to mówią Amerykanie, wearable, czyli da się go nosić, nie jest taki jakiś dziki, nietypowy. Bardzo ładny kolor. Słuchajcie, bardzo trudno się usuwa. Nawet czymś do demakijażu. Masakra, jak to się trzyma. Jeffree sam mówi, że jego produkty się tak mocno trzymają, że ciężko je usunąć, są bardzo trwałe. I to jest prawda, bardzo trudno było mi to usunąć. Także to jest plus do noszenia, ale minus do ścierania. I polecam oczywiście peeling do ust, możecie sami sobie zrobić. Ostatnio w DIY Wam pokazywałam, jak zrobić samemu peeling. Możecie kupić sobie z Lasha, z Silveco, możecie kupić też na stronie Jeffree'a. U niego peelingi kosztują 12 dolarów, więc całkiem dużo, ale otrzymujecie bardzo duży słoik. I bardzo żałuję, że dziś peelingu nie mam przy sobie. Kolejne opakowanie to jest 714. Nie mam pojęcia czego się spodziewać, bo już bardzo dawno widziałam ten film. I chyba to będzie jeszcze mocniejszy róż. Tak, on nie ma innej nazwy, 714, ale piękny cukierek. Co innego było na opakowaniu, bo był taki mocny, a tutaj mamy taki piękny cukierek. Także ten kolor, mam nadzieję, będzie taki właśnie ładny cukierkowy. I ten już nie ma tego zapachu, czyli tamten miał. Ten ma wręcz dziwny zapach. Taki bez zapachu, ale taki lekko sztuczny. Ten kolor jest okropny, robi straszne zacieki. Zaraz Wam pokażę z bliska. Mam nadzieję, że teraz widzicie. Zbiera się bardzo tutaj w załamaniach, w zmarszczkach. Zresztą Jeffree mówił, że pamiętam teraz, że Jeffree mówił, że ten kolor jest inny niż cała reszta. I że ciężej się go nakłada. A nie, nie polubimy się. Bardzo sztuczny róż, taki kredowy. Może poczekajmy, aż wyschnie. No i tak ten kolor na mnie wygląda. No niestety uważam, że dosyć sztucznie. Może nie jest tak źle, bo jestem blondynką, wiecie, jestem ubrana w pastele. Może nie jest źle, ale
ewidentnie widać, że te usta są sztuczne. W sensie są jakby, jeszcze wiecie, wyszłam trochę za kontur, to w ogóle wygląda jak takie, od takiej żaby, więc zupełnie mi się nie podoba. Nie podoba mi się też, jak się nakłada ten kolor, zbiera się w załamaniach, nierówno się rozkłada. Także uważam, że z tym kolorem Jeffrey niestety nie trafił i jest to trochę bubel. Nie do końca czuję. Zobaczę, czy da się go mieszać z innymi kolorami, ale chyba się nie polubimy. Nie podoba mi się ten kolor niestety, także tu jestem na nie. Następny kolor już może być troszeczkę też kontrowersyjny. Nude Beach, który jeszcze go nie otwierałam. Nie mam pojęcia, jak wygląda, ale na swatchach wyglądał jak taki pomarańcz. Pomarańczowy nudziak, można powiedzieć. No nic, zabieramy się za malowanie. Mam nadzieję, że będzie miał lepszą konsystencję niż ten poprzedni. I zapach jest inny. Zapach jest troszeczkę bardziej budyniowy, waniliowy. No nic, zobaczymy. O, już w końcu się normalnie maluje. A nie mogę, ale straszny kolor. Spojrzałam teraz na siebie w podglądzie, sorry. Nie no, wygląda to strasznie. Wiecie, tak jak Jeffree Star jest taki wystylizowany, wiecie, biały. Ta jego modelka też taka piękna, z ciemną skórą. Tak, tacy są idealni, a jak użyje tego zwykły człowiek, to wygląda strasznie, po prostu strasznie. Ani do opalonej skóry, ani nie wiem, może jakbym miała biało. Ale wiecie, jaki jest problem? Powiem wam, jaki jest problem. Usta są ciemniejsze niż to. Więc muszę pomalować je tak, żeby nie prześwitywały mi jakby moje usta spod spodu. Więc ewidentnie muszę wyjść troszeczkę za kontur, bo no głupio będzie wyglądało, żeby mi tutaj taki czerwono-różowy, wiecie, w naturalnym kolorze ust kontur prześwitywał. Więc nakładam to troszeczkę bardziej dookoła i efekt mamy taki, znowu taka żaba. No nie wiem, no jak wariatka wyglądam. Totalnie nie wearable. Ten już się lepiej nakładał, faktycznie łatwiej, no ale wyglądam po prostu śmiesznie, jakbym sobie przykleiła takie, wiecie, sztuczne usta, taką sztuczną maskę. Wow, także tutaj też kolor na nie. Kochani, pomyślałam, że teraz zrobimy żółtą, bo żółta na pewno nie nada się do noszenia, a ja idę dalej spotkać się ze znajomymi dziś, więc wolałabym nie wyskakiwać w żółtej pomadce. Więc zrobimy żółtą i zostawimy ten fiolecik lawendę na koniec. Mam nadzieję, że ten ostatni się nada i że będę mogła w nim iść. Trzymajcie kciuki. Ten na pewno nie jest do noszenia. Żółty, Queen Bee. Nigdy nie myślałam, że będę nakładać żółtą pomadkę. Wiecie, teraz jest moda dziwna. Granatowe, fiolety różne. Lila. Zobaczymy, jak będzie wyglądał żółty, bo pomarańcz był słaby. Znowu pachnie taką wanilią. Ten watermelon tylko pachniał watermelonem. Dobra, nie patrzę tutaj, tylko patrzę na razie tu i zobaczymy. Będzie znowu reakcja na żywo. O Jezu, wiecie co, jak patrzyłam tu w lusterko, w to małe, to tak nawet patrzę z dołu, nie wygląda to źle, bo to jest takie, wiecie, insta-friendly. Jak się robi takie na insta filmiki z bliska, to dziewczyny tak oko malują albo usta na jakieś ombre, dziwne kolory, to wygląda spoko, ale w całości wygląda to strasznie. W całości, ja chciałabym zobaczyć nieraz te dziewczyny, które robią takie pojechane rzeczy, w całości ich twarz jak wygląda, a nie tylko, wiecie, oko, które jest tam... mruga sobie tak powoli, te rzęski tak ten i pięknie to wygląda na zbliżeniu. Albo te usta tak dziwnie pomalowane. O wow, po prostu o wow, ten kolor jest, przynajmniej ten mnie rozśmieszy, ten jest śmieszny. Tutaj, tak jak te dwa poprzednie były straszne, to ten mnie rozśmiesza, bo po prostu jest zabawny. Słuchajcie, ja te pomadki sobie na pewno zostawię. One mi się przydadzą na Halloween i do innych filmów, do jakichś tam challenge'y. Spoko, ja się ich nie pozbędę, także cieszę się, że je zamówiłam. Ja w ogóle wam powiem od razu, ja się cieszę, że zamawiam te rzeczy, bo wy mi piszecie, czy nie szkoda ci tracić kasę na te rzeczy. Nie, ponieważ ja je zamawiam do testów dla was, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w realnym życiu. Żebyście zobaczyli, jak to wygląda poza Instagramem, poza idealnymi zdjęciami na stronie w sklepie. Jak to wygląda na normalnym człowieku, także możecie to zobaczyć. No nie było to tanie, bo jedna szminka chyba kosztuje 16 albo 18 dolarów. Tutaj w paku, jak w paku, ja mówię, no jak kupowałam to razem, to zapłaciłam za to taniej. Także nie było jeszcze tak źle, no mówię, ta przesyłka jeszcze i cło. Ale dobra, chciałam dla was zrobić ten film i wiem, że wam się przyda. I właśnie to pokazuje, że Instagram kłamie, że na Instagramie coś może wydawać się fajne, jakieś takie zwariowane trendy,
ale w rzeczywistości nikt nigdy nie wyjdzie tak na ulicy. Nie wierzę w to po prostu. Że to jestem ja w żółtych ustach, wyglądam jak po prostu narzeczona Kermita, żaby. I przechodzimy do ostatniego koloru, mam nadzieję, że będzie bardziej wearable. Cztery kolory za nami. Ostatni, virginity, czyli dziewictwo. I kolor, jak widzicie, lila. To jest ostatni kolor, też jest bardzo jasny, wydaje się po prostu prawie, że biały. Nakładało się go dobrze, muszę wam powiedzieć, że nie miałam takiego problemu jak z tym żółtym, z pomarańczowym oraz z tym drugim różem. Ten nakładało się tak samo jak pierwszy. Zapach ma znowu tak jak te poprzednie, czyli tylko watermelon pachniał tak ładnie melonem, reszta pachniała normalnie. W porównaniu do tych poprzednich nie jest zły. Nie wiem, czy bym go sobie tak koniecznie zamawiała i kupowała, wiecie, żeby w nim chodzić, ale nie jest zły. Mimo wszystko uważam, że do dzisiejszego makijażu, do dzisiejszego stroju nie jest zły. Ja w nim zostanę, ja w nim pójdę. Ale mimo, że ta kolekcja podoba mi się na zdjęciach, podoba mi się w internecie, sam Jeffrey w niej świetnie wygląda i modelki, to jedynie ten kolor watermelon nadaje się faktycznie do noszenia. Ten dla fanów takiego koloru, nie dla każdego. Natomiast te trzy nie nadają się moim zdaniem do noszenia. Zostawiam je sobie, tak jak mówiłam, na Halloween, na jakieś inne okazje, do mieszania z czymś, może do twarzy, będę coś malować, będę malować oczy, może coś takiego mi się wtedy przyda. Można nimi nawet kreski przecież robić do wyzwania, do makijażu płynnymi pomadkami, okej. Ale nie są to kolory, które bym wam polecała kupić, no bo nie za bardzo się nadają do noszenia. Naprawdę trzeba mieć tak hardkorową stylówkę, żeby coś takiego przeszło. Jak mówiłam, nie szkoda mi zamawiać tych rzeczy, bo chętnie dla was testuję. Można powiedzieć, że też robię taką kolekcję kosmetyków, mam tego całkiem sporo, jestem fanką Jeffree Star'a, jego kosmetyków, więc zamówiłam. Mówiłam teraz dwa rozświetlacze, jak ogłosił właśnie sprzedaż na stronie, to udało mi się zamówić dwa, więc za jakiś czas wam pokażę. Zrobię wam też recenzję palety i mam też w domu jeden kolor, który nazywa się Prom Night, który wam bardzo polecam. Jest to niesamowicie mocny, odblaskowy, neonowy róż. Jest przepiękny i też wam zrobię na pewno osobny film, pokażę wam ten kolor, bo tamten kolor jest naprawdę bardzo ładny. No i to tyle, kochani. Zostawcie kciuki w górę, jeżeli lubicie testy w moim wykonaniu. Ja bardzo lubię testować dla was różne rzeczy. W najbliższym czasie będzie bardzo dużo pomadek, bo mam i pomadki z Too Faced matowe i powiększające usta. Mam też Smashboxa całą kolekcję. Wiem, że na mnie już czeka. Mam też bardzo tanie pomadki płynne. Wybrałam dużo, dużo firm. Takich, wiecie, do 20 zł, tak około 15 większość kosztuje. Także taki film też wam zrobię już niedługo. Także kochani, do zobaczenia w kolejnych testach. Jeżeli wam się podobają moje testy, jeżeli lubicie to, że nagrywam tak często, zostawcie kciuki do góry. No i widzimy się już w kolejnym. Pa, pa!